Mapy zbrojenia. Proszę Państwa, jedną z form prezentacji zbrojenia są barwne mapy, opisane legendą. Jeżeli mamy tutaj opis czerwony i liczby są umieszczone na granicy kolorów, to w tym momencie, proszę Państwa, jest to mapa przedziałowa. Proszę zwrócić uwagę, że ten kolor może zawierać 6, 7 i 8 wkładek. Co trzeba zrobić, aby się to zmieniło? No proszę Państwa, wystarczy zazbroić nowe miejsce, gdzie różnorodność zbrojenia będzie mniejsza. I w tym momencie macie Państwo jednoznaczne odwzorowanie. To jest kolor z jedną wkładką, to jest kolor z dwiema, a to jest kolor z trzema. Zazbrójmy jeszcze drugą belkę. Podobny sposób. I teraz popatrzmy na miejsce, na całość. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Również różnorodność zbrojenia jest mniejsza od 20, ale mamy tutaj strefy o różnych średnicach. W poprzednich mapach nie mieliśmy dodanych średnic na każdej pozycji, a tutaj mamy zrobione 5 Fi8, 10 Fi8, 4 Fi16. Proszę Państwa, wróćmy do dane 1. I na przykład popatrzmy tutaj na coś takiego. No, te kolory się nam trochę zmieniają. Znaczy, zlewają. Proszę Państwa, jest coś takiego, że możemy kliknąć w kolor. Pojawi się nam plansza wyboru koloru i możemy, proszę Państwa, zmienić ten kolor. Następny może być taki. To jest ta sama możliwość, która jest w konfiguracji programu. Tyle tutaj, że jest ona pod ręką i w związku z tym nie musimy sięgać aż do konfiguracji, tylko możemy wykorzystać ten sposób. Jeżeli te kolory nam nie odpowiadają, zawsze możemy je usunąć i w tym momencie wracamy do zestawu kolorów domyślnych.